Dzień dobry, witamy. Tym razem na pewno jesteśmy już przy schronach numer 26 ogólnego użytku. Wchodziliśmy od innej strony, no niestety to ja zawaliłem sprawę, trochę mi się pomieszało, ale to już są na pewno ruiny tych schronów ogólnego użytku. Jeśli ktoś pragnie zobaczyć coś wielkiego, betonowego, wysadzonego w powietrze, no to chyba to jest jeden z najwspanialszych okazów, jakie w ogóle można zobaczyć w naszym kraju. Idziemy sobie bokiem. Przepraszam, ale coś mi się znowu chrząknęło. No, tutaj mamy kawałeczek, leży. Znaczy kawałeczek jest wielkości gdzieś ciągnika siodłowego. Tu jest następny. O, i tu zaczyna naprawdę robić się ciekawie. Idziemy, idziemy. Jak zwykle patrzymy pod nogi. Ja też muszę się troszkę od czasu do czasu popatrzeć w ekran monitora. Chyba, że coś mi się tam wlizie mi w nogę. Będzie fajniej w ogóle. Jest mnóstwo betonu przede wszystkim. Betonu przede wszystkim. Oczywiście po drugiej stronie mamy to samo. Mamy taki wąwóz. Tu mamy dach. Po mocowaniach widać do siatki. Tak, w słynnych mocowaniach do siatki. Tu mamy też uchwyty do siatki. Tam mamy kawałek smoły jeszcze pomalowany. Także ogólnie wszystko jest wywrócone do góry nogami. A my podążamy wąwozem. Jest ciekawe. Jakby to było z tego, z kamienia, to wyglądałoby jak, nie wiem, jak niesamowite okoliczności przyrody. Tu już widzę. Zejście trochę utrudnione, nie wiem czy tu się zmieścisz. Cięższy temat. Nie wiadomo właśnie, czy wieprzmak się zmieści, czy w coś zaraz nie ten, o, na przykład w coś takiego nie zawadzi głową. Jak coś to na chwilkę. No i wieprzmak się już zgramolił właśnie stąd. To wygląda tak. Ale z tej strony to szczerze, jak ktoś lubi tego typu klimaty, to jest widok zapierający dech w piersiach. No ogrom jest po prostu niesamowity, wręcz i zachwycający tego wszystkiego. Tak naprawdę chyba pierwsze takie z doznania w ogóle wzrokowe, żeby coś takiego można było zobaczyć. Mistrzostwo świata i okolic. No i oczywiście komary wściekłe. Wścieklizna nie z tej ziemi. Idziemy, idziemy, nie wiadomo gdzie to w ogóle ten. Gdzie kierować obiekty, bo jest tyle wspaniałych perspektyw, z których można to zrobić. Trzeba się obracać. No jest. Jest to niesamowite. Można się czuć nie jak w rozpieprzonym bunkrze, ale jak w jakichś górach na przykład. No, w górach stołowych. Tam mamy coś takiego i tu też coś mamy. Zbywu coś tam namierza i mamy kawałek norki, którą możemy sobie wyjść. Tam już w oddali słyszymy drogę, tu jeszcze mamy taki przesmyk. Zaraz powinno się piękne niebieskie niebo pokazać, że nie będzie niebieskie, bo jest biało akuratnie. Widzimy tu tylko paprotkę. Patrzymy pod nogi. Podziwiamy kunszt technologiczny zmasakrowany z poprzedniej epoki. I oczywiście w takich miejscach cały czas się patrzymy w
prawo w lewo, do góry w dół i pod nogi, bo jest nadziać się można praktycznie wszędzie i na wszystko. Pułapki jak na Indianie Jonesie. Tu ładna panorama. Już idziemy, mam sygnał od Zbycha, że jest ładna panorama. Uuu. Ale to dosłownie cudo. Ale żeby się o tym przekonać, trzeba naprawdę... Pierwszy warunek, co trzeba zrobić, to trzeba wyjść z domu. No niestety, takie są fakty. A wtedy można oddychać świeżym powietrzem i zachwycać się właśnie tym, co widzimy. To, co nas wkoło otacza. Mchy, wystające druty. No proszę. Pięknie. Piękna jaskinia, powybuchowa, wszystko porozrywane. Jeszcze następne przejście, które będziemy próbowali się wpasować. Niektóre części są ruchome. No i tu mamy kawałek. Dwutorowniczka. No wszędzie, kupa zakamarków i masy, tony przewalonego, wybuchniętego. Nie wiem, czy to jest poprawna forma w ogóle wyrażania się, bo chyba nie ma takiego słowa jak wybuchnięty, ale... Wysadzone. Wysadzone, no wysadzony to może być 8 obcy pasażer non-stop. Ale zostańmy przy wysadzonych. Tu ładnie grubość widać. Już patrzymy. No grubość to jest prawie ten, plus nieskończoność. Jest coś. Ogień w czopie. Ładnie, 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 ładnie. Zobaczymy jeszcze, skąd przyszliśmy. Mamy drzewko, porozdwarstwiane wszystko. Na dole oczywiście szalejąca późna wiosna w czerwcu. I zakamarki, piękne widoki. I idziemy dalej. No i latające komary. Że im się tak chce. Oczywiście to nie koniec atrakcji, bo tu wychodzimy. I mamy następnego tego. Oj. Jest. Jest. Potęga. Jest potęga. No, można czasami za nie mówić z wrażenia, to od razu mówię. Schodzimy. Ale to jest lepiej zobaczyć na żywo. Tak właśnie, tak jak Zbycho mówi. Na żywo to. Zresztą powtarzamy to co którąś realizację, że Z ekranu to nie jest to samo. Nawet chyba w jednym promilu, co w rzeczywistości. Oczywiście przeszliśmy dość spory kawałek, a beton jak był, tak jest. Idę tędy, może się nie ten. Nie z gramole, no. Próbujemy znaleźć jakieś alternatywne wyjście, przepraszam. I oczywiście cały czas ta sama historia, wystające chepy, na które można jeszcze, jakby były, ktoś je oszczył specjalnie. No ale to niestety to są pocienienia, które powstały wskutek rozciągnięcia materiału. I znaleźliśmy jakąś norę, ale wyjście musimy się cofnąć, bo to jest bardzo ciasne tam. No i tu też mamy katakumby praktycznie. Tam byśmy się przeciśli, ale lepiej się wrócić. No, wracamy się i... A tak to wygląda z zewnątrz. Czyli trochę to przypomina
remonty kamienic w niektórych naszych miastach, że z wierzchu jest wszystko super. Od tyłu, tak jak to pokazywaliśmy przed chwileczką, naprawdę no, smoczysko takie, że jeden i drugi zresztą. To były dwa teoretycznie. Wszędzie mamy tablicę zakaz wstępu. Zakaz wstępu, no oczywiście tam nie można wchodzić. No i tutaj też mamy taką ciekawą tablicę, ale... No my, nie, my nie potrafimy przenikać przez ściany, także nie wstępujemy tam do środka. Wchodzimy na górę. Na własną odpowiedzialność. I udało się wdrapać oczywiście na własną odpowiedzialność. Proszę absolutnie tego nie naśladować. Tak to wygląda tutaj. Mamy wąwóz z góry pokazany. Tam jakieś lufciki wentylacyjne. A przed nami miejsce, do którego podążamy. Czyli jakieś stanowisko obrony przeciwlotniczej, którym właśnie Wilczyszaniec się odróżnia od innych tu bunkrów, czy w Mamerkach, czy w Czarnym Szańcu, że tylko tutaj właśnie występowały klimaty obrony przeciwlotniczej. I to była tak, tu się wchodziło, tutaj była pewnie jakaś wieżyczka albo coś, albo stanowisko na MG. A my gramolimy się dalej. Oczywiście, tak jak mówiłem, cały czas pręciska mogą być zarówno niebezpieczne, jak i pomocne w niektórych momentach. Bo można sobie po nich nieźle zjechać. O, i idziemy dalej. Oczywiście krzaczory prawie jak na ziemi, a my jesteśmy na suficie bunkrów. Czy one jak bunkry wyglądały tylko od strony frontowej. A tu oczywiście mamy już... Tam szliśmy dołem, nie? Wąwóz z góry, tam przemierzaliśmy to właśnie przed chwilą dołem. Leziemy ścieżką bardzo dobrze wydeptaną. Chopaj, siłopaj. Coś będzie. Dobra. Już jesteśmy na dole. Prawie. A jeszcze krótki widok z góry. Wąwozu. No oczywiście. Beton, stal. I gruz. I to było na tyle, jeśli chodzi właśnie o Wilczyszaniec. Żegnamy się ze wszystkimi, pozdrawiamy serdecznie oglądaczy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku.